Cześć wszystkim. Zobaczcie, co się stało. Jest koniec listopada, a tu zima w najlepsze. Normalnie w tym roku zdecydowanie zaskoczyła kierowców. No my tutaj też musimy zrobić dziś jedną operację specjalną w ogrodzie. Nie ma co z tym tematem zwlekać, bo jeszcze uszkodzenia powstaną. A no właśnie. Zachodzi potrzeba, żeby dziś spuścić wodę z fontanny. Nie ma co ryzykować, bo tu jeszcze zamarznie nam woda i będą uszkodzenia. I byłoby szkoda. Fontanna ma korek, tak jak wanna, no ale nie wygląda zachęcająco perspektywa kąpieli. Tak więc do usunięcia wody wykorzystamy pompę. Wylejemy to przez wierzch. Dobra, szukam materiałów i bierzemy się do roboty. Pompa jest. Dobra, to się przyda. Potrzebne jeszcze będą węże do wody. Mamy tutaj dwa takie grubsze calowe. O tak. Jeszcze trochę i byśmy ich nie znaleźli pod śniegiem. Pójdziemy jeszcze drugi koniec węża, zaaplikujemy. Tak. A wodę spuścimy do stawu. Dobra. No i co? Tylko jeszcze przedłużacz i włączamy pompę. Pozostało włączyć pompę do prądu i jedziemy. Pompa działa. Zobaczymy, czy woda płynie. Wąż nie powinien być zamarznięty. Jest w tym momencie coś koło plus 2 stopni. Tak więc powinno być ok. No coś tu się dzieje. Zobaczmy, czy płynie. Coś nie chce. Trzeba poszukać awarii. Stawiam, że to jest to miejsce. No jest ściśnięte. Trzeba coś tu z tym zrobić. Jak nie kijem, to pałką. Chyba tak zostawimy. Bo jak tylko się spuści, to zaraz wrócę do tego zaciśniętego kształtu. No ale może tu sobie tak lecieć. Zobaczmy, jak woda płynie. Kurczę, szału nie ma. Może się rozkręci. Taka trochę mętna. Jakby nie z fontanny, tylko z węża jeszcze. No ale nic, no ileś czasu to zajmie, ale skutek będzie ten, o który nam chodzi. No dobra, temat usprawniony. Jednak ten zielony wąż tam był zatkany. Jakieś paprochy takie w nim były. Trochę pomajstrowaliśmy i temat usprawniony, już leci. Pełnym przekrojem, w pełnej wydajności. Zobaczymy, ile czasu to potrwa. Tak zakładam, że ze 2 godziny. Poziom schodzi, super. Ale trzeba przyznać, że aura się zrobiła naprawdę świąteczna. Po prostu klasyka gatunku. Dobra, woda jest prawie wybrana. Musimy przejść do kolejnego etapu. Pompa wyłączona, ale chyba wraca woda z powrotem. Zobaczmy to szybko, czy czasem się nie lewaruje. Bo byłoby głupio zaciągnąć wodę ze stawu do fontanny. A jednak nie. Dobra. Trzeba znaleźć koreczek. Dobra. Nie widać go. Rozgarniemy te kamyczki na bok. Kurczę. Może trzeba się poświęcić do sprawy. Zimna woda. Kurda, skomplikowane. Trzeba lecieć po śrubokręt. Dobra, jestem z powrotem. Mamy coś lepszego, kielnie. Ale lodowata ta woda. Miało być 2 godziny, a wyszło jak zwykle. Jest drugi dzień. No ale już do brzegu. Wczoraj trochę długo walczyliśmy z korkiem. No ale już sytuacja jest opanowana. No dziś tylko szybko umyjemy te glony, żeby nie zaschły. No i robota będzie na ten sezon z fontanną zakończona. A few moments later. Two thousand years later. Dobra. Mamy rezultat. Jest już. Jeszcze może tutaj troszkę poprawimy ten cokolik. Ale to za chwilę. Tak. Sytuacja jest opanowana. No widać, że czeka nas na wiosnę malowanie. Zobaczymy, czy punktowo, czy może po całości pojedziemy. Jednak takie warunki typu fontanna czy basen to nie są łatwe warunki. I nowe zastosowanie specjalistycznych farb, tak zwanych basenowych, no jak widać nie gwarantuje trwałości. No ale takie coś można przeżyć. Raz do roku, jeśli się to odświeży, to jest to do zaakceptowania.